problemy ze wstawaniem, niechęć do szkoły, zły humor od rana, nerwówka, przeciąganie porannych czynności. To są rzeczy, które wskazaliście jako najczęstsze powody tego, że wasze poranki z nastolatkami są dosyć nieprzyjemne. Więc dzisiejszy odcinek jest, żeby spróbować się tym zająć. Ja muszę powiedzieć, że byłam w tym miejscu. Moje poranki były naprawdę koszmarne wiele lat. Ta poranna nerwówka była złożona z wielu takich, wiecie, kawałków, które były nieprzyjemne. Ale udało nam się wypracować rozwiązanie, że dzisiaj one działają jak świetnie naoliwiona maszyna. Oczywiście też moje dzieci wyrosły z pewnych zachowań, ale wiecie, sukces ma wielu ojców, więc wolę myśleć o tym, że mam realny wpływ na to, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Opowiem Wam, co u mnie działało, co się zadziało, żeby to sobie wszystko ułatwić. Zanim przejdę do konkretów, polubcie mój profil na Instagramie, zasubskrybujcie ten kanał. Wasze wsparcie jest dla mnie nieocenione. Każdy komentarz jest dla mnie naprawdę takim podmuchem w skrzydła, żeby robić dalej to, co robię, a od Was wiem. Chodzi o poranki, to podzieliłam sobie je na cztery takie największe problemy. Pierwszy z nich to poranna nerwówka. Takie napięcie z samego faktu, że się spieszymy, że mamy mało czasu, żeby się nie spóźnić, że to jest ważne. I tu powiem Wam, że największą robotę zrobił mój mąż. I to jeszcze zanim mieliśmy dzieci. Ja miałam wbudowany taki schemat takiej porannej gonitwy, takiego porannego napięcia, żeby zdążyć, żeby być na czas, żeby być nawet wcześniej. I taka byłam mega skoncentrowana na tym, co mam zrobić. Natomiast mój mąż jest poranną oazą spokoju. Bez względu na to, co go czeka tego dnia, jest po prostu spokojny. On nadal robi to samo, co ma zrobić, ale bije od niego spokój. I on mi kiedyś powiedział, mówi, słuchaj, przecież ciebie to męczy. Zatrzymaj się, zastanów się, jak chcesz zaczynać dzień, jakie chcesz, żeby te poranki były, i zastanów się, co w ramach swoich możliwości możesz zrobić, żeby to się udało. I ja wiem, że to brzmi być może trochę jak truizm dla Was w tej chwili, ale to się naprawdę da zrobić. Podobną rozmowę miałam z moimi dziećmi. To było w momencie, kiedy mój syn był tak już pod koniec podstawówki, moja córka jest 3 lata młodsza. I to wychodzenie do szkoły, ja ich odwożę codziennie rano, odwoziłam wtedy dwójkę, było trudne. Często kończyło się brakiem cierpliwości, wybuchami u któregoś z nas. I ja ich też posadziłam i powiedziałam, słuchajcie, ja nie chcę w ten sposób zaczynać dnia. Bo myślę sobie, skoro mnie to tak obciąża, skoro mi taki syfny poranek nerwowy, wiecie, psuje ten dzień w jakiś sposób, to jak ogromnym obciążeniem to musi być dla nich, kiedy ich mechanizmy regulowania emocji i radzenia sobie z napięciem są dużo mniej rozwinięte. Więc usiedliśmy i powiedziałam, nie chcę wypuszczać Was do szkoły na kilka godzin ciężkiej pracy w takim napięciu. Chcę mieć dobre poranki dla nas wszystkich. Zrobiliśmy sobie burzę mózgu, co nam może pomóc, co chcemy robić. Rozwiązania były różne. Ale nie wszystkie udało nam się wdrożyć, nie wszystkie okazało się trafionymi pomysłami, ale naprawdę warto to zrobić. Powiedzieć sobie stop, nie chcę tak i świadomie podjąć decyzję, czego chcę i czego potrzebuję, żeby to osiągnąć. Spróbujcie. Drugą rzecz, którą najczęściej podawaliście jako ten poranny trud, to są trudne pobudki, ta niemoc dzieciaków do wstawania. I teraz tak, bardzo wielu rodziców nazywa to lenistwem, niechęcią, wiecie, odbierają to osobiście. Jesteśmy różni i w różnym nasileniu to zjawisko ma miejsce u nas, ale nastolatki mają prawo odczuwać realną niemoc do porannego wstawania.
Cykl dobowy nastolatków jest przesunięty względem naszego standardowego cyklu o około 3 godziny. Czyli kiedy my mamy 21, to oni mają w swoim zegarze biologicznym dopiero 18. Kiedy my mamy 24, oni mają dopiero 21. I teraz zobaczcie, to się często przekłada na to, że im się wieczorem nie chce spać, że oni chodzą późno spać. Ale zobaczcie, jak to działa rano. Nasza ósma to ich piąta, nasza siódma to ich czwarta. To jest naprawdę trudne wstawać o tej godzinie. I to, co powiedziałam, w różnym nasileniu to działa u różnych osób, ale my jako dorośli, czy też dużo młodsze dzieci, mamy różny cykl dobowy. Mamy skowronki wśród nas i mamy sowy. Świat jest natomiast ujednolicony i my się musimy do niego dostosować. I to nie tylko nastolatki mają problem z tym dostosowaniem się, bo jak spojrzymy na godzinę, nie wiem, ósmą w biurze, kiedy wszyscy się zbierają, czy o dziewiątej, też są osoby, które są już pełne wigoru i dobrego nastawienia i widać, że to jest dobry moment ich dnia, a są takie, które dopiero póki nie wypiją trzech kaw, ciężko im się za cokolwiek zabrać. Jeśli chodzi o nastolatki, to to mija. Ten cykl dobowy się reguluje, ale z różnym nasileniem są takie, które być może tego w ogóle nie odczuwają. To przesunięcie wielu z nich bardzo utrudnia poranne wstawanie. I to, co pomaga, to, bo tak, nie pomaga wypominanie, że za późno chodzą spać, że za dużo czasu spędzają na telefonie, że to wszystko przez to światło niebieskie, to im naprawdę nie pomaga. To, co większości z nich pomaga, to tak troszeczkę takiego ojojania, takiego powiedzenia ojojoj, wiem, że ci trudno, widzę to. Ta biologia jest okrutna dla ciebie. Równocześnie musimy sobie jakoś z tym poradzić. Przykro mi, że to jest tak dla ciebie tak ciężkie. Jak mogę ci pomóc? A jeśli jesteśmy w punkcie, że przez te poranne problemy ze wstawaniem nasz nastolatek coś realnie zawala, nie wiem, ma 70% nieobecności na pierwszych lekcjach. System nie przyjmuje takich rozwiązań, jest tutaj dosyć bezwzględny i musimy coś z tym zrobić, to wtedy zamiast się kłócić i wypominać to rano, siadamy wieczorem i mówimy, słuchaj, szukamy rozwiązania. Fakty są takie, że jest ci trudno, ja to rozumiem, ale fakty są też takie, że musimy sobie z tym dać radę, bo nie możesz mieć tylu nieobecności czy tylu spóźnień. Szukajmy pomysłu, budzik wcześniej, budzik później. U nas, ja na przykład zawsze cisnęłam na to, że ten budzik musi być, jeżeli będzie dzwonił dużo, dużo wcześniej, to ta rozbiegówka będzie łatwiejsza. A u nas się okazało, że to tak wcale nie działa. Mojej córce pomagał budzik, który dzwonił w ostatnim momencie i ona wtedy wiedziała, że już nie ma wyjścia, musi wstawać. Była skoncentrowana, szykowała się, zajmowało jej to bardzo mało czasu i udawało się dojechać w ostatniej chwili, ale jednak na czas. Trzeci punkt, który najczęściej podawaliście jako problem, poranny problem, to jest taka wszechogarniająca niechęć do szkoły. Szkoła jest głupia, co za idiota wymyślił szkołę, jest mi niepotrzebna, niczego się tam nie uczę. No długo mogłabym wymieniać i uwierzcie mi, że ja słuchałam też tego kilka lat, co rano praktycznie. I jaka jest wtedy taka intuicyjna, naturalna reakcja rodzica? Odpala się w nim zaprzeczenie. Co ty gadasz, nie jest tak źle. Na pewno jest tam coś fajnego. Jak to ci się do niczego nie przyda, musisz zdobyć pracę, chcesz zarabiać w życiu, do tego jest ci potrzebna szkoła. Albo idziemy w takie deprecjonowanie tych uczuć, czyli nie marudź, przez tyle osób daje radę, dasz i ty. O, teraz marudzisz, jeszcze tyle lat cię czeka, całe życie będziesz musiał wstawać do pracy. Też na rano. Ja dałem radę i ty dasz radę. Wiecie, takie, idziemy na stłuczkę. A co powinniśmy tak naprawdę powiedzieć? Nic. Serio możemy powiedzieć nic, możemy milczeć.
Nasze dzieciaki po pierwsze mają prawo nie lubić szkoły, a po drugie de facto koniec końców tam chodzą, więc jakoś sobie z tym dają radę. One chcą z siebie wyrzucić trochę swojej frustracji. One chcą się wygadać i one nie chcą od nas słyszeć, że nie mają racji, że przesadzają, że źle myślą. Naprawdę w większości przypadków działa, jak po prostu nic nie mówimy i damy im się wygadać. Druga opcja to jest taka, żeby trochę z nimi pofantazjować, poopowiadać sobie takie bajki. No, rzeczywiście, świat bez szkoły byłby prostszy. Ciekawe, jakby wyglądał, ciekawe, czym byśmy się zajmowali. Albo wyobraź sobie, że za parę lat ty zostaniesz tym ministrem edukacji, który zlikwiduje lekcje na 8 i wprowadzi dowolne 2 godziny lekcyjne od godziny 13 do 15. Coś czuję, że wtedy w każdym mieście będą cię dzieciaki witać kwiatami, a w niejednym powstanie twój pomnik. Ale póki tego nie ma, to jeszcze nie jest prawdziwe, to zbierajmy się do szkoły. Bycie po ich stronie jest zawsze kluczowe w trudnych sytuacjach. Mówiłam też dużo o tym na szkoleniu z kary konsekwencji. Dzieciaki muszą mieć poczucie, że jesteśmy po ich stronie i wtedy z nami współpracują. Warto spróbować. A czwarta rzecz, która najczęściej przewijała się jako powód Waszych trudnych poranków, to takie przekonanie, że te dzieciaki po prostu nie chcą współpracować, że przeciągają, że się długo ubierają, że wolno działają. I być może tak jest, być może one w ten sposób próbują się wyratować z tej trudnej sytuacji i w ten sposób wyregulować sobie napięcie, które im towarzyszy. Nie wychodźcie z założenia, że dzieciaki robią Wam na złość. Starajcie się myśleć o swoich dzieciach, że radzą sobie z sytuacją najlepiej, jak potrafią. Kto ma w nie uwierzyć, jeżeli my w nich nie wierzymy? Wyobraźcie sobie, że wstajecie rano i Wasz mąż, żona co chwilę Wam zarzuca działanie na szkodę domu, na jego szkodę, tak, że po co siedzisz w łazience, nie mogłaś wczoraj naszykować ubrania, jak to teraz szukasz zeszytu czy szpilek do pracy. No w ogóle zobaczcie, z jak podciętymi skrzydłami wtedy idziemy do pracy, gdzie czeka nas wiele wyzwań. W związku z tym naszą rolą jest wzmocnić nasze dzieciaki rano, żeby im było łatwiej stawić czoła ogromnym wyzwaniom, które je czekają w ciągu tego dnia. Szukajcie rozwiązań, usiądźcie z dzieciakami i tak jak wcześniej, porozmawiajcie, te poranki nie działają tak, jak byśmy chcieli. Co możemy zrobić? I tu Wam podzielę się, też mam doświadczenie w tym temacie, bo tak jak powiedziałam, przeszłam przez to wszystko. U nas kluczem do sukcesu okazał się brak śniadań. I ja wiem, że wielu dietetyków tego nie pochwala, że dla wielu rodziców to jest trudne. Ale ja jako uczeń podstawówki i całe liceum, ja nie byłam w stanie zjeść śniadania rano. I okazało się, że to, że ja szykuję śniadanie mojej córce, już jest dla niej tak stresujące, że ona siada, nie ma ochoty jeść, ale stara się zjeść, że to też jej bardzo utrudniało, a ja się denerwowałam, że to tyle trwa. Więc jak sobie spokojnie porozmawiałyśmy, nie chcę jeść śniadań. I ja na to powiedziałam, okej, to ja Ci będę więcej robiła jedzenia do szkoły, bo ja chcę być spokojna, że Ciebie nie najdzie głód, zjesz ile możesz. To też część tych problemów po prostu zniknęła. Te poranki są trudne nie tylko dla Was, ale też dla Waszych dzieci. I to, o co musimy zadbać, to obniżanie napięcia. Zrozumieniem, empatią, poczuciem humoru, zaopiekowaniem tego czasu. Mam nadzieję, że te dzisiejsze podpowiedzi Was zainspirowały do wprowadzenia jakiejś zmiany. Mam nadzieję, że przyniosą zmiany na lepsze, że spróbujecie i te poranki będą łatwiejsze. Tymczasem podzielcie się wrażeniami w komentarzu. Koniecznie, bardzo Was o to proszę. Ściskam Was mocno i do następnego razu. Możecie oczywiście zaproponować w komentarzach też jakieś tematy na kolejny odcinek. Do zobaczenia tu i na Instagramie.